Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Młodzi szachiści nie mogli narzekać w tym roku na brak zajęć. Ci, którzy dopiero poznają tajniki szachowego wtajemniczenia, dzięki akcji pod hasłem Turnieje Wrocławskiego Krasnala, mogli 8-krotnie rywalizować ze swoimi rówieśnikami. Treningami, ale oczywiście najbardziej rozwija rywalizacja z przeciwnikiem. Widać spory postęp u większości zawodników. Na pewno więcej potrafią niż przed inauguracją turnieju 2014. W grupie 7-latków wszystko już było rozstrzygnięte przed ostatnimi zawodami. Piotr Kejna nie dał sobie jednak taryfy ulgowej. Wygrał, przypieczętowując końcowy sukces. Drugie miejsce zajął Michał Dębski, a trzeci był Oskar Perek. Najbardziej zacięta była walka o najniższy stopień podium. Perek wygrał dzięki lepszej grze na finiszu. W grupie 10-latków emocji co niemiara. Tu w ostatnim starciu jeszcze wiele mogło się zmienić. Ostatecznie wygrał lider Jakub Dołcharz. Kolejne miejsca zajęli Wiktor Smyka i Mikołaj Wieczorek. Pewnym triumfatorem grupy U14 został Adam Kawałko. Kolejne pozycje, o które bój trwał do końca, ostatecznie przypadły Radosławowi Dytmanowi i Jakubowi Madajczakowi. Szczegóły rywalizacji najmłodszych w Polonii na stronie klubu. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl